kiedy w końcu prawo weźmie się za cwaniaków. Na razie państwo gnębi przedsiębiorców i ciężko pracujących Xenon 07, jesteś na etapie, w którym jeszcze nie dostrzegasz, że to prawo uderzyłoby przede wszystkim w tych, którzy je tworzą. Całe to dziadostwo i szambo, które wybija na dole, jest konsekwencją zepsutej, skorumpowanej władzy. Na palcach u rąk policzysz posłów, którzy mówią otwarcie, że należy przede wszystkim zabrać koryto, żeby skończyć z patologicznym złodziejstwem, a tych nierobów urzędasów rozgonić do normalnej pracy. Nie mówię o wszystkich, ale pierwszy lepszy przykład. Urzędy pracy w co drugiej wiosce. Po cholerę to w ogóle istnieje?